Zresztą, jak się będę z wami witał w momencie, kiedy to naprawdę nawet własnego ekranu nie widać. Chociaż nie, teraz widać. Już jest lepiej. Siemaneczko, witam was serdecznie. Z tej strony Let's Go Try. Panie Niantic, proszę teraz nie pisać, bo mam dla was, w sensie dla moich widzów, bardzo istotne informacje. W ogóle teraz aktualnie jest treść inaczej. W pasku pod spodem, na linii czasowej, zobaczycie oczywiście odnośniki, jeśli chodzi, jak długo trwa część informacyjna. Jak długo trwa część, wiecie, Pokémon Go i tak dalej. Znajdźmy jakieś takie sensowne miejsce i ogarnijmy sprawę. W Berlinie mnie nie będzie jednak. 23 kwietnia nie pojawię się w Berlinie. Kolejna sprawa, odzyskałem w końcu konto na Twitterze. Okazuje się, że nie było zhakowane, tylko Twitter w momencie, kiedy ich system zauważył jakieś tam akcje spamerskie na Twitterze, po prostu się ja naciąłem, moje konto się nacięło na moment, kiedy ich system wykrywał właśnie takie elementy spamerskie. A się okazało, że po prostu w moich, jakby, jak zwykle piszę co najmniej tak jeden post, dwa posty dziennie, tak akurat w tym dniu, jak była ich oficjalna informacja odnośnie Safari Zone, opublikowałem bodajże chyba 3 albo 4 posty. Ich system spam. Kurde, i co? I oznaczyli mój ten system, ich oznaczył mój kanał, mój profil jako spamerski. I oczywiście przeprosili mnie, widzicie w chwili na ekranie, jak to wyglądało. I mam w tej chwili odzyskane konto. To są takie dwa ważne punkty. Trzeci punkt, uwaga, uwaga, teraz muszę być delikatny strasznie, ale obwieściłem wam jakiś czas temu, że walczę z użytkownikami, którzy łamią zasady Wayfarer, usuwają pokestopy, usuwają wam gymy. I to w dużej mierze na terenie całej Polski. Zgłosiłem to do Niantic, byłem na bieżąco oczywiście ze wszystkimi tymi, którzy się tym interesowali i działali. Dostarcza mi informacje, oczywiście dzięki tej naszej społeczności, bo wszyscy ci, którzy oczywiście wiedzą, o co chodzi, dostarczali mi tej informacji, jak i też dokumentacji odnośnie tej sprawy. I więcej jak słowa, które teraz wam przekażę, nie mogę powiedzieć. A mianowicie, głównie chodzi tutaj o bezpieczeństwo osób, które są w tym zamieszane. Więc, dane zostały przekazane, rezultaty są zadowalające. W dalszej kwestii będziemy dobadać sprawę i w niedalekiej przyszłości, jak i też teraz, powinniśmy zobaczyć rezultaty, jak i też poprawę sytuacji. Mam nadzieję, że to wam w większości tym, którzy byli zainteresowani, wytłumaczyło. Więcej informacji nie mogę zdradzić. No, sorry, ale takie są prawa supportu, więc po prostu tyle wam powiem, nie? Na tym zakończmy. I od razu wam powiem, że jeśli zauważycie udokumentowane przez was bardzo poważne występki, jeśli chodzi o Wayfarer, usuwanie pokestopów lub też nadużycia naszego systemu tworzenia pokestopów, proszę to zgłaszać mi, w miarę możliwości, ale nie pojedynczym punktami. W sensie wiecie, ten pokestop jest zły, nie? Takie rzeczy możecie złożyć do supportu Niantic bezpośrednio. Ale jeśli macie jakieś, przypuśćmy, jakąś osobę lub też jakąś grupę osób, które po prostu bróżdżą w społeczności, proszę takie rzeczy zgłaszać mi, a ja oczywiście tym się zajmę. Bo ja oczywiście jestem dla was, ja jestem częścią społeczności i teraz przejdźmy do rozgrywki w końcu. Ja mam w tej chwili odpalone po kolei. Jajka, które chcę wykluć dzisiaj. A, czekaj, ja nie mam inkubatorów. Muszę kupić. Tak, tak, kupiłem. Kupiłem coiny tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć oczywiście daily freeboxa. Po godzinie drugiej, jak chyba nie opublikuję tego odcinka wcześniej, ale po godzinie drugiej opublikuję wam zmianę naszego tego boxa, bo to się okazuje, ten nasz box działa. Jest wiele raportów dzisiaj, które pojawiły się na naszym Discordzie, w tej chwili widzicie na ekranie, które potwierdzają, że nasz trik dalej działa, ale ten trik działa, jak z tego co zauważyłem, tylko w tygodniu. W weekend Niantic ma ten system, wiecie, ulepszający boksy, zmieniony. W sensie, jakby nic się nie dzieje. Tak samo jak zauważyliście, ja nie odbierałem żadnego giftu, boksa w ciągu weekendu i on mi został. On był taki sam cały czas. To znaczy, że on się nie zmienia podczas weekendu. I podczas normalnego tygodnia on się zmienia. Także on działa tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku, a w weekendy już nie. Ja potrzebuję Adventure Boxa, który ma sporo inkubatorów. Wiem, i aktualnie teraz z racji tego, że będę wykluwał jajka,
na naszym Discordzie od teraz, od momentu, kiedy oglądacie ten odcinek, wszystkie zdjęcia z waszych wykluć, a dokładnie chodzi mi tutaj o zdjęcia z wykluć obecnych, czyli z dwójek, proszę je publikować na Discordzie w dziale oczywiście odpowiednim wykluwanie masowe. W wykluwaniu masowym proszę publikować anotacje, dokładnie zdjęcia z waszych wykluć z dwójek. Mogą być też inne jajka, ale proszę o tym poinformować, przypuśćmy wpisem, że wyklułem dwa jajka dwukilometrowe i 8 10-kilometrowych. Proszę takie informacje też dodawać i wśród osób na koniec eventu, naszego teraz świątecznego powiedzmy, będę losował osoby, które powiedzmy, nie wiem, zależne od tego ile będzie osób chętnych, opublikuję oczywiście tutaj losowanie i będzie można wygrać mój kod do znajomych Pokémon GO. A ja kupiłem boksa i teraz z miłą chęcią chcę wykluć wszystkie te dwunastki, dystans jest zmniejszony oraz dodatkowo jeszcze mam inkubatory, które zmniejszają jeszcze raz nasz dystans o dwa razy. Te dwa razy jest 6, czyli dwa razy w dół, nie? Czyli dwa razy, czyli po 4 metry będziemy chodzić. Podczas eventu oczywiście, który aktualnie jest, mamy kilka bonusów, które nam nie powiedzieli Niantic, przed eventem, jak też w jego trakcie. I musieliśmy oczywiście, tak jak część informacji, dowiadywać się w trakcie. Coś, czego nam nie powiedzieli, to jest to, że na dziko możemy spotkać Shiny Togetica z naszym oczywiście tutaj koroną, ale jeżeli spotkacie Blissey na dziko, to Blissey nie ma możliwości bycia shiny i nie ma naszej tutaj kwiatuszków na dziko. Także tylko i wyłącznie Togetic z kwiatuszkami może być również shiny. I kolejna rzecz, o której nas nie poinformowali wcześniej, to, że aktualnie jest pierwszy Pokémon z gruntów oficjalnie, który oczywiście nie jest bugiem. Z naszych gruntów aktualnie mamy Execute'y oraz te długie Wizmury. I Execute z gruntów może być Shiny. Shiny Shadow. Może pojawić się taki z gruntów. Wyjątkowo poza liderami może tak się pojawić. Mamy Researche. Oczywiście tu jak widzimy dookoła nie ma żadnych rajdów, więc chyba będę musiał się udać gdzieś w kierunku naszego centrum przy pałacu. Tam chyba może jakaś piątka się pojawi. Dwójeczka wpadnie jeszcze, dobra. Dwójeczki tej darmowej, możemy się zgarnąć. I mamy nic innego, jak najlepszy moment jest teraz, jak mamy właśnie te wykluwania jajek, na aktualizację specjalnych researchy. Odbieramy wszystko, co mogę, bo czekałem na was aktualnie z tym momentem. Mamy Silent Schemes i to jest oczywiście quest na naszego Giovanniego. W końcu oczywiście udało mi się już zdobyć te 30 dni, oczywiście karmiąc nasze buddy. I kolejnym etapem bodajże jest moment, kiedy będziemy kluć jajka. Czy masz wszystko? Potiony, Revives, przekąski. Ocalić Apex Shadow Lugię będzie nawet większym challenge'em, więc musisz się przygotować. Liderzy, którzy oczywiście odkryli Team Go Rocket, ukryli Apex Shadow Lugię za sekretnym, w sekretnej, tym wiecie, tak jakby skrytce, chroniących ją również i z taką grupą gruntów, które oczywiście stoją na czele wraz z Giovannim. I prawdopodobnie chodzi tu o to, żeby było wykluwanie jajek, walczenie z gruntami i coś jeszcze, i pokonanie naszego lidera. Mamy bossa, mamy memberów oraz Hedge 10X. A jedyne, czego mi brakuje na chwilę obecną z naszego challenge'u questowego, a dokładnie tutaj eventowego, to tylko i wyłącznie Chansey. I tak, wiele osób tutaj dyskutowała ze mną na ten temat, jeśli chodzi o to, że powiedziałem w poprzednim odcinku, co pierwszy Pokémon kostiumowy, który może ewoluować. Wiem, czepiając się tak bezpośrednio słów, to pierwszym Pokémonem, który mógł ewoluować w kostiumie, to był Squirtle w okularach. Ale chodzi mi tutaj bardziej, no nie sprecyzowałem tego, ale jest to pierwszy Pokémon, który wcześniej miał kostium, ale nie mógł ewoluować. Nigdy. I to jest pierwszy raz, kiedy pojawia się właśnie tutaj Togepi, który może ewoluować mając kostium. Wiecie, który nie miał wcześniej, ale teraz ma możliwość ewolucji. I aktualnie, o, Togetiki się pojawiły. I jeden powinien być blisko. Podejdziemy, Togetika zgarniemy, bo on może być shiny. Mamy coś takiego właśnie z tych. Mamy Chansey. Jest część Chansey z kwiatuszkami. I możemy ją teraz ewoluować. Oczywiście on wcześniej miał ewolucję? Chyba nie miała ewolucji kwiatuszkami. Albo mogła ewoluować? Tu mam dylemat. Czy Chansey też mogła się ewoluować, ale możemy to zrobić. Więc także mamy taką możliwość, super ekstra, nie? Ma możliwość ewolucji jego z jajka, wykryłem jeszcze teraz. Czy ja w tej chwili zrobiłem faila?
Jeżeli mam pagetyka tutaj, to na nearby mi się już nie pokaże. Proszę nie komentować. Takiego fejla jeszcze nikt w życiu nie zrobił. Także wiemy, że mamy możliwość ewolucji, nie? To chciałem pokazać, super, po prostu bosko. Nie ewoluujcie, kurde, żadnych foksów, jeżeli szukacie Pokemona, który będzie akurat tym, którego szukacie. I tak się fajnie złożyło, że przy tym Pokestopie, przy którym będzie Togetic, również jest Chansey, na którą polowałem, jeśli chodzi o nasz challenge. Jest Chansey, nie Shiny. Collection Challenge w końcu ukończone. Jaka super ekstra. No i ukończone. Jednak przepadł. Prawdopodobnie ta Chansey zamieniła się z Togetickiem miejscami. Mamy pierwszą dwójeczkę. W sensie to już trzecia moja w historii, jeśli chodzi o ten event. I mamy Iglybuffa. Z tego co patrzyliśmy na pierwsze wyniki, bodajże jakaś tam grupa osób wykluła 206 jajek, z czego trafiły się 3 shiny, sorry, 4 shiny. Znalazłem Raidnarografa. Wiem, kogo mam zaprosić dokładnie, ale mamy tutaj szefa, który od już wielu miesięcy nam pomaga, a jeszcze nigdy tak naprawdę nic o niej nie powiedziałem, oprócz tylko nadmienienia jego ników na odcinkach. I jest to Galix. Oczywiście tak się czyta, ale pisze się całkowicie inaczej. I ten nasz szefu publikuje bardzo ładne grafiki. Ja mu zazdroszczę, że ma czas na to, ale on nie robi odcinków, nie robi live'ów, więc ma czas na robienie świetnych grafik. Ja oczywiście jestem z wykształcenia grafikiem komputerowym, więc bardzo cenię jego pracę. Tyle, że oczywiście no niekiedy publikuje mi, dostarcza mi te grafiki, no to dosyć późno, kiedy już mam wszystko gotowe. Więc no jakoś to tak wspólnie nie łączymy w pracy. Mamy debiuty. Tak, to Gekisa, tutaj mamy Tapu Bulu. Z Erek powiedziałem, że Shiny może być Execute. Mamy szansę na trafienie na Shiny, Togetika oraz Chansey. Kilka sztuk oczywiście też na dziko może być. Z jajek, z dwójek może kluć się wszystko Shiny prócz naszego Munchlaxa oraz Chinglinga. Z Researchy możemy mieć 4 Pokémony, gdzie oczywiście mamy Farta, to jest trzeba wykluć 4 jajka, żeby mieć Chansey, szansę na Shiny. Challenge mamy Accepted, Tapu Bulu. 16, czyli podczas obecnego eventu, będzie dodatkowy event, który będzie nosił nazwę Exciting Spring Surprise. Oczywiście on będzie zawierał nic innego jak wysyp tutaj Researchu z Executem. Przypominając oczywiście. I nasz Pokémon może być, jakby jakim jest ewolucja Executa w alańską formę. Wiele osób może was mylić, że nasz tutaj alański Executor może być świetny. Tak, jeżeli ustawicie sobie tabelę na GamePressie, bazując na innych wartościach, to wam pokaże, że alański Executor będzie świetny. Nasz Executor alański może być świetny, jeśli jesteście idealni w dodżowaniu. Jeśli bierzemy pod uwagę to, że nikt nie dodżuje na rajdzie, to ten box, tak jak pokazywałem wam, nie jest zbyt dobry. Mamy questa, z którego będzie Baniri. Jest Baniri, nie Shiny. A Krzysztof Kamil-Baczyński da nam quest na czwarte jajo. I teraz oczywiście wszędzie jak mamy wsparcie dla Ukrainy, to oczywiście zarówno jak i też Ukraińcy szukają w Polsce, w Warszawie przede wszystkim wszędzie pracy, tak też częściej będziemy mogli spotykać kulturę ukraińską właśnie we wszystkich tutaj punktach Warszawy, bo jakby nie patrzeć, oni też są, jakby ogólnie Słowianie są z natury muzykalni, więc wszędzie oczywiście będą pokazywać swoje atuty. Jeśli chodzi o zaproszenia, to powinien być wydłużony czas na zaproszenie, żeby osoba, która nie wiem, otrzymuje zaproszenie, dostała wcześniej info, że takie coś się pojawi, a nie tylko polegać na tym, że ktoś ma Discorda i dostanie info wcześniej na jakimś kanale, nie? I nope. Dobra, idziemy szukać Tapu Bulu, bo tylko to mi zostało do omówienia dzisiaj dla was. Mamy Tapu Bulu, o którym wam wcześniej wspominałem, ale nie chciałem wam zdradzać informacji dlaczego, co i jak. Mamy 3 jajeczka, które się klują i będą miały quest ukończony. Na szybko, z dziesiąteczki Darumaka. Szybko, 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 z dziesiątki kolejnej. Mamy Gumi. I z dwójeczki Azuril. Kolejna legenda na rajdach, która oczywiście wygląda mega fajnie.
jest po prostu bardzo ładna. Podoba mi się ze wszystkich tych tapu. No dobra, nie, tapu Lele chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich, ale ten jest tak spoko. Na Filbastone jest według osób wielu, jest jednym z bardzo dobrych Pokemonów Pokemon Go, typu Trevestego. I tutaj nie ma żadnych ale z mojej strony, tyle że jest on niemalże taki sam, troszeczkę lepszy, minimalnie lepszy od Roserade. Dlatego oczywiście, jeśli chodzi o wybór między jednym a drugim Pokemonem, to od razu wam mówię, że nie warto niego rajdować, bo o wiele bardziej budżetową wersją jest nikt inny jak Roserade. Roserade jest praktycznie takim samym Pokemonem. Oczywiście i nawet z wytrzymałością niewiele ma tutaj różnicy z nim, także o wiele bardziej polecałbym wam tutaj budżetową wersję Roserade'a, jeśli chodzi o typowość, jaką jest tutaj nasza Bubulu. Także typ trwiasty, spoko, jest napisane właśnie, że jest świetny, ale szybciej będziecie mogli tutaj zaatakować nic innego jak Roserade i wymaksować sobie, powiedzmy, nie wiem, 6 sztuk tanio, bo Pokémon, który jest na dziko, to jest tani, więc lepszy taki niż ta Bubulu. Także czy warto, czy on jest dobry? Jest dobry, jest dobry. PvP niekoniecznie, na żadnej lidze nie jest dobry, ale na rajdach jest dobry, tyle że Roserade, jeżeli macie wybrać pomiędzy jednym a drugim, to wersja budżetowa to jest Roserade. A jeśli chcecie wydać dużo pieniędzy, to ewidentnie tak w bólu. Ukończyliśmy go. Jak sami widzieliście, dużo czasu zostało, 5 osób, także nie jest on trudny. Nie patrzymy, czy jest shiny. Jest boost pogodowy, bodajże 2-4, 4-2 to jest seta. Nie powiem, takim wyjść na rajd jest spoko niż Roserade, bo to jest jakby nowość, ale czy chcemy aż tak przepłacać? Gdyby był za rudy na rajdach, to panie, kurde, ja bym rajdował w niego chyba, nie wiem, codziennie po 30 rajdów. Za rudy, żeby wbić na lewy 50. Tak, ale siedzi, tak powiedziałem wam, 15 na ataku, ale nie był dobry. I mamy 9 jajek. Dobra, tego nie chciałem widzieć. Next. Pandicham. Skragi. Ja chcę nowego oczywiście. Salazl. Skragi. Salazl dajcie. Pancham. Nie Pancham, tylko Pancham. Dobra, ten. Tego potrzebuję, ale na XL Candy tylko. Drugi. Proszę, Salazl mi dajcie. To są nowe jajka. Aha. Tak się kończy odcinek. Także zostawcie łapkę, suba i widzimy się następnym razem.